Witam ja was w kolejnym vlogu, trochę nietypowo, ponad pod Fergusona jest wózek podpięty, gdzie jak widać jest nawóz, bo dzisiaj siejemy pszenżyto. No nie będę miał tylko kurczę, chyba że tu za dużo. Chyba że ten jeszcze. Szukam klucza odpowiedniego, bo kurde, za duży będzie. No tutaj mi ten drugi wężyk ucieka już. Już tyle mi uciekł. I chciałbym go trochę chociaż naciągnąć. To jest coś warte. Jak się odkręci, to się i przykręci. Dobra. Ale to tak muszę sobie wyjść na zewnątrz, żeby mi było lepiej. Ja czekam aktualnie na tatę. Porozsiewa nawóz już na jednym polu. Tylko że tam mu akurat mu się zmieściło w rozsiewacz wszystko. No, właśnie o tym co mówiłem. Zarazu, śrubokręt by się przydał do oczyszczenia tego. Gdzie byłeś tu gdzieś? Jak to zazwyczaj w traktorze trzeba mieć wszystko. Dobra, to kręcić i będzie dobrze. Dobra, więc do zobaczenia za chwilę, po długi dzień się zapowiada. Witam ja was z powrotem. Ja szybko poczepiam brony i lecimy bronować bruzdy, gdzie tata rozsiał już nawóz, ale to same bruzdy, żeby nie robić kolei. Jakby alternator mi się rozlatywał, zobaczymy co to dzisiaj będzie. No dzisiaj Fergusa na pewno będzie mało koszłon. Tutaj tytuń się suszy. Zrobiliśmy tata z bratem tak naprawdę, bo ja byłem w polu, orałem. Zrobiły tutaj zataszenie z plandyki, żeby słońce go nie przypalało. Nie róbcie tak jak ja teraz, bo to nie jest za dobre. Może was ścisnąć. No i lecimy sobie na pole. Więc do zobaczenia na polu. Dobra, tata rozsiewa jeszcze nawóz, ja już zbieram kamienie, później tata skończy rozsiewać nawóz i bierzemy się za siewnik, smarowanie, bo nie nasmarowany w ogóle, odkrom pracy dzisiaj jest, blisko 3 hektary do zasiania pszenżyta, więc jest co robić. Dobra, widzimy się później. Jak widać, certyfikat meloman charakteryzuje się, że jest dłuższy i wyższy rośnie.
wyższe krzemiosło, zobaczymy co to będzie wtedy. Tak to dłuższe zboże, ale zobaczymy jaka wydajność będzie w następnym roku, ile pogoda pozwolić. Teraz robimy próbę kręconą, taka poszedł ważyć wiadro. Chcemy zasiać 180 kg na hektar. Przy zakładaniu, że zasiać tu leci. Witam Was z powrotem, ja już na polu. Będziemy siać certyfikat. Tu są opry. Nikt mi nie ukradnie. Tak jak widać, to jest meloman. Przężyto. Ono jest takie podłużne. I ono podobno trochę wysokie rośnie. Zobaczymy. To najpierw sobie poprzeczniak, dwa walne. Raz, dwa. To teraz się tam cofnę. Decyzja zapadła, że będziemy siać 200 kg na hektar, bo niby w internetach piszą, że sieją 180-160 kg na hektar. No to tak powiedzmy, że nie jest jakoś tak mało, ale my jeszcze więcej dajemy, bo my mamy sam siewnik bez agregatu, to raz, a po drugie, no to jest taka, to jest piach, tak jak możecie zauważyć, tam dali glina, więc trochę więcej damy, ale moment, żeby teraz złapać dobrej ścieżki, pierwszy siew w tym roku. Pamiętam, to jedna skiba z tej strony i kółko było. Mamy, wyskoczę zobaczyć jak sieje. Tutaj już nie ma przelewek przy certyfikacie. No jest. Jest trochę tego. Nie ukrywam, że powinno być mniej trochę. Te 180 kilo. No ale zobaczymy co to z tego będzie.
Oby się urodziło, to będzie dobrze. To jest już oczywiście zaprawiane zboże. Daliśmy polifoskę 200 kg na hektar, polifoski szóstki, jak się nie mylę. To jest raczej szóstka. Tu trzeba znowu od samego początku wjechać. Dobra, nikt się nie przypchało tu. Dobra. Bardzo małe nakłady muszę robić, bo 200 kg mamy i 200 kg na hektar. Bo tak to trzeba byłoby się bawić, przestawiać tam tryby. A znowu u nas pokrzywione to wszystko jest, te tryby. W zimę musimy zrobić remont, trochę siewnika. Wezmę ten kamyk, żeby się traktor, koło od siewnika nie ślizgnęło po nim. Tak? No tak jak teraz. Nakłady minimalne muszą być teraz. Jak będą za duże, to mi nie starczy. I tak, znając życie, mi nie starczy na kółko lub dwa. No ale zobaczymy, co z tego będzie. I teraz powolutku, nie ma co się śpieszyć. Nawet prost. Ale mogą być jeszcze prościej. Oj, to źle, że on wyliczył trochę. Dzisiaj to ja będę zboczony na punkcie. Czy mi się żadne redełko nie zapchało chyba? No bo wiadomo, certyfikat to już nie zabawa. Jak przy normalnym zbożu, gdzie się jedno zatka, to tam no jest taki, no zapchało się, no ale to już mniejszy ból. Tu. Dobra, ładnie sieje. Nawet ładnie się równają. Dobra. Teraz tak, klucz. O, nawet świstek tu mam. Melomon kwalifikacyjny. Przeżyto o zimy. 25 kg. Tata. Z sierpnia tego roku. Cztery gramy na worek. Mogą się mylnąć. Przy pakowaniu. Jak się nie mylę oczywiście, jeśli się mylę, to napiszcie w komentarzu, który tu zakłębokoł ten i ten. Muszę wyregulować jeszcze. Tą to znowu za wąsko. To jest samoróbka, jakby ktoś pytał. To spawaliśmy. Tamten w górę. Pierwszy raz dopiero siejemy, to więc
pierwszy raz i od razu certyfikat. Więc naprawdę trzeba uważać, żeby nie... Powiedzmy, że jest prosty, taki zygzak mi trochę wyszedł i już trzeba będzie się trzymać. I ty za bardzo w dół byłeś i ty... Dziadu. Dobra, ustawiliśmy na A1, czyli 200 kilo na hektar. Trochę czy dużo moim zdaniem, no ale zobaczymy. Ale zobaczymy, jak urośnie. Dobra. Nie zapchało się. Nie. O, tu możemy zobaczyć. Przygęsto moim zdaniem nawet jeszcze. Zobaczymy. Dobra, widzimy się później.
tam z końca klina. I będzie zasiany. Perkusonie to alternator. Musi mechanik sprawdzić, bo chyba się rozleciał, wiecie.